Dobrze. Szanowni Państwo, otwieram 85. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycku. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim radnych. Aktualnie, Szanowni Państwo, jesteśmy w składzie 17-osobowym. Nie ma radnych Pawła Grzeszczaka, Marcina Jakowicza, Małgorzaty Kaczorowskiej oraz Łukasza Zakrzewskiego. Oznacza to, iż jesteśmy władni, aby zmierzyć się z zaproponowanym Państwu porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza, witam zastępcę Burmistrza, witam Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, wszystkich kierowników, dyrektorów, prezesów, pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, którzy dzisiaj będą nam towarzyszyli w związku z porządkiem obrad. Witam bardzo serdecznie przybyłych gości. Wśród nich bardzo serdecznie witam przedstawicieli firmy EKOT, a przede wszystkim pana Łukasza Kowalskiego, którzy będą do naszej dyspozycji w kontekście naszych rozważań nad niską emisyjnością. Szanowni Państwo, zgodnie z tradycją, przed tygodniem zostaliście Państwo poinformowani o terminie, miejscu i porządku dzisiejszych obrad. W międzyczasie na Państwa skrzynki mailowe wpłynęły dodatkowe materiały. Materiały dotyczące z jednej strony załączników do uchwały numer 17 oraz 18. Również pojawiły się na Państwa skrzynkach materiały dotyczące dwóch projektów uchwał, które są swoistą tradycją, ale nie znalazły się w pierwotnym porządku obrad, a więc projekt uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Giżycko oraz projekt zmiany budżetu na bieżący rok. W późniejszym jeszcze czasie do projektów A i B wpłynęły do Państwa wiadomości autopoprawki, jedna do projektu A i dwie do autopoprawki do projektu B, więc mam nadzieję, że dostrzegliście to Państwo i zdążyliście się z tym zapoznać. W praktyce, proszę Państwa, oznacza to, iż ze swojej strony na pewno będę wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o dwa przedstawione przez Pana Burmistrza projekty uchwał oznaczone odpowiednio literami A i B. Witam koleżankę Małgorzatę Kaczorowską, a więc jesteśmy już w składzie 18-osobowym. Wraz z przesłanymi autopoprawkami. Czy w kwestii porządku obrad są z Państwa strony jakieś uwagi, wnioski? Nie widzę takowych, a więc pozwolicie Państwo, że w kolejności alfabetycznej poddam pod Państwa ocenę wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały oznaczony literą A, a więc projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Giżycko. Kto z Państwa koleżanek i kolegów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o przedmiotowy projekt uchwały? Będę prosił o wciśnięcie przycisku za, ale najpierw musi się pojawić tabela do głosowania. Już jest. Proszę o oddanie głosu. Kto z Państwa jest za, przycisk za, kto jest przeciw lub się wstrzymuje, odpowiednie przyciski. Wszyscy obecni radni nie. Już się poprawiłem. Wszyscy obecni oddali głosy. Jednogłośnie projekt został dodany do porządku obrad. Analogicznie zapytuję Państwa, czy wyrażacie zgodę na rozszerzenie porządku obrad o projekt oznaczony literą B, a więc projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na bieżący rok, wraz oczywiście z przesłanymi autopoprawkami. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku obrad
Proszę o wciśnięcie przycisku za, kto jest przeciw lub się wstrzymuje, odpowiednie przyciski. Wszyscy obecni radni oddali głosy i również jednogłośnie wyraziliście Państwo zgodę na rozszerzenie porządku obrad o przedmiotowe projekty. Proponuję, aby projekt oznaczony literami A i B pojawiły się po punkcie 7, a więc przed projektami oznaczonymi literami, cyframi arabskimi. Wtedy przeanalizujemy kwestie budżetowe, a więc obecny w pierwotnej wersji porządku obrad punkt 8 byłby punktem 10 i każdy kolejny będzie miał przesuniętą o 2 numerację bieżącą. Tym samym, proszę Państwa, uznaję, iż wyczerpaliśmy punkt 2 porządku obrad dzisiejszej sesji i przechodzimy do punktu 3, którym jest przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja bieżącego roku. Informuję, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące protokołu. W związku z tym poddaję w protokół pod Państwa głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z sesji z 24 maja bieżącego roku, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw, kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Wszyscy radni oddali głosy. Przy 17 głosach za i jednym wstrzymującym się protokół został przez Radę przyjęty. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do punktu 4 porządku obrad, którym są komunikaty i informacje. Proszę o listę zgłoszeń do dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado. Kilka komunikatów, może zacznę od takiego. Zapewne większość z Państwa już o tym wie, ale pokażę tylko uroczyście. Zainaugurowaliśmy wraz z Urzędem Marszałkowskim mazurską pętlę rowerową. To jest szlak ponad 300 kilometrów w wartości wszystkich zadań ponad 81 milionów. Co prawda niektóre obiekty jeszcze są w budowie, jak niektóre mory i wieże i same ścieżki, ale po konsultacji wewnątrz stowarzyszenia i z Urzędem Marszałkowskim uznaliśmy, że trasę można już w zasadzie pokonać. W związku z tym przed sezonem warto by było jednak rozpocząć taką promocję. Została wydana specjalna mapa, gdyby ktoś chciał w formie papierowej, ale też są w formie elektronicznej mapy mazurskiej pętli rowerowej, więc 300 km od północy, patrząc od Węgorzewa na południe, Ruciane Nida, przez wszystkie miejscowości w zasadzie leżące na szlaku i Mrągowo, które na szlaku nie jest, ale jest członkiem stowarzyszenia. Można w zasadzie korzystać, zachęcam. Na terenie Giżycka zostały wykonane te drogi głównie z technologii asfaltowej, ale możecie Państwo się oczywiście spodziewać różnych rozwiązań. Są drogi szutrowe, drogi leśne, są też z kostki betonowej. No niemniej pętla jest już w większej części przejezdna, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to jak najbardziej może już z tego korzystać. Druga informacja to jest z Walnego Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Co prawda my nie byliśmy obecni jako Giżycko, w Katowicach był przewodniczący Jakubowski, ale przekazał nam, dostaliśmy kolejną nagrodę w tym samym konkursie TOMP Inwestycje Komunalne. To jest za przebudowę nabrzeży, to jest w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Przypomnę, że my mieliśmy tutaj między innymi kładkę, no kanały też są przecież jesteśmy jako stowarzyszenie beneficjentem, ale na terenie miasta w tej chwili kanał Łuczański. Była baza międzyszkolna sportu wodnych, plaża miejska, wejście do kanału portu żeglugi mazurskiej i kładka nad kanałem i to zostało docenione przez kapitułę. I też bardzo miła informacja w Gdyni. To Państwo macie na stole czystą Giżycką. Jako miasto otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w kategorii zdrowie na samorządowym takim forum Perły Samorządu. Jako samorządowy lider komunikacji i promocji za czystą Giżycką. Uznano, że jest to bardzo dobrze przemyślana akcja. Ja tu dziękuję Biuru Promocji, zwłaszcza pani Małgorzacie Kulas-Szyrmer i naszej ambasadorce Oli Juszkiewicz. To
to o tej wodzie naprawdę i cała ta hasło promocyjne bardzo się spodobało. W związku z tym jako samorząd mam pierwsze miejsce w kategorii lider promocji i komunikacji w kategorii zdrowia. I komunikat formalny dostaliśmy już, no pewnie też będą publikatory o tym Państwu komunikować. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki poinformował, że weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Na jego mocy z dniem 1 lipca zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusami SARS-CoV-2. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny głos w komunikatach i informacjach radny Mirosław Boć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uprzedzę przed wypowiedzią Państwa o tym, że materiały dotyczące tego komunikatu co prawda znajdują się w programie sesji. Niemniej jednak ja zgodnie z ustaleniami komisji doraźnej do zbadania legalności mandatów radnych jako jej przewodniczący jestem zobligowany do przekazania Państwu informacji, że komisja zapoznała się z dokumentacją w sprawie pana radnego Piotra Andruszkiewicza. Zapoznała się także z materiałem, który pan radny przekazał komisji, materiałem odnoszącymi się do dokumentów, które komisja chciała i stwierdziła, że nie posiada odpowiednich narzędzi, aby jednoznacznie zweryfikować informacje przekazane właśnie w tych materiałach. Czyli nie jesteśmy w stanie, mówiąc wprost, tak jak w poprzednich dwóch przypadkach dwóch radnych, tak jak to informowałem na poprzedniej sesji bodajże, stwierdzić status zamieszkania pana radnego Piotra Andruszkiewicza. Panie burmistrzu, drugi komunikat chciałbym przekazać na pana ręce w imieniu mieszkańców. Dziękujemy za Mieszkańcy dziękują i są wdzięczni za bardzo dobre doposażenie cypla na plaży miejskiej. Nowe ławeczki, nowe kosze. Ładnie to wszystko wygląda estetycznie, więc to co o co mnie proszono przekazuję na pana ręce, a pan pewnie będzie wiedział kto to zrobił i stosownie do swoich kompetencji również te podziękowania przekażę odpowiednim służbom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze w komunikatach i informacjach chciałby zabrać głos? Nie widzę takowych zgłoszeń. Tym samym zamykam punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ostatnia sesja 24 maja. W związku z tym w zasadzie od tego czasu tradycyjnie przedstawię Państwu sprawozdanie, skupiając się oczywiście na sprawach kluczowych, pomijając pewne rzeczy robocze, ponieważ one nie są może aż w tej chwili takie ważne, żeby o nich mówić, natomiast na pewno są początkiem jakiejś ważniejszych rzeczy. Ale chciałbym zasygnalizować takie sprawy jak na przykład 29 maja zakończył się już 13 rok akademicki Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest to o tyle istotne, że naszych seniorów jest tak dużo, i tak dużo chętnych do uniwersytetu, że tu często podnosimy różne argumenty dotyczące infrastruktury, w której będą korzystać. No, potrzebujemy naprawdę miejsc, w których seniorzy będą się samorealizować, bo zainteresowanie jest bardzo duże. 13 lat uniwersytetu to jest już duży dorobek i coraz więcej rozszerza się jakby zakres zainteresowań, w związku z tym też i potrzeby lokalowe. Tego samego dnia w drugim LO, to co prawda jest szkoła prowadzona przez powiat, ale zostałem zaproszony przez młodzież na podsumowanie takiego projektu, który był realizowany z Uniwersytetem Warszawskim. Chcę Państwu przekazać, jak młodzież widzi, postrzega nasze miasto. Tam były dwie mocne strony, które młodzież zdiagnozowała. Jest to dużo zieleni i elektromobilność. Znaczy młodzież docenia to, że stawiamy na zieleń i też na to, że na przykład komunikacja publiczna w tej chwili we współpracy z gminą Giżycką, co prawda, ale jednak komunikacja publiczna jest bezpłatna i wykorzystywane są pojazdy o napędzie elektrycznym. 30 maja było święto, powiatowe święto Straży Pożarnej, gdzie wszystkim strażakom, druhom, ochotnikom, pracownikom Straży Pożarnej w Państwa imieniu również złożyłem życzenia bezpiecznej służby i pogratulowałem profesjonalizmu.
a 31 maja odbył się zarząd Mazurskiego Związku Gospodarka Odpadami, gdzie przedmiotem naszych obrad była umowa wykonawcza z Łok-Spytkowo, jak też rozpatrzenie skargi lokalnej organizacji turystycznej, która tu między innymi gościła kiedyś na komisji, na pracownika i postulaty, były postulaty LOT też rozpatrywane. No, 1 czerwca już Państwu mówiłem, gościłem w Gdyni na tym forum Perły Samorządu, gdzie to pierwsze miejsce za Czystą Giżycką uzyskaliśmy. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i musimy sobie też gratulować. W Polsce stała się ta marka jak najbardziej dostrzegalna. 2 czerwca jest właśnie otwarcie, inauguracja Mazurskiej Pętli Rowerowej. Dziękuję za udział wszystkim, którzy byli, zwłaszcza naszej przedstawicielce w stowarzyszeniu delegowanej przez Państwa, pani Marzenie Stroce. I tutaj w zasadzie wszystko o pętli powiedziałem Państwu, jeżeli macie taką ochotę, to już można korzystać. Zasygnalizuję również pewną zmianę w Wojskach Obrony Terytorialnych, tak, w naszym batalionie, ponieważ uzyskał on swój przedrostek giżycki, czyli masz wyróżnik już giżycki, jak 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, tak jest ten też również 41. Giżycki Batalion i również patrona, którym został porucznik Rekin Kazimierz Chmielowski. Tydzień, gdzie jest Boże Ciało, to w zasadzie można powiedzieć, że jedna taka uroczystość, 25 lat Aeroklubu Krainy Jezior, który organizuje u nas pokazy lotnicze, w związku z tym byłem na lotnisku, złożyłem zarządowi również Państwa imieniu gratulacje i życzenia. 13 czerwca zgromadzenie WIK Aglomeracja, to takie można powiedzieć zwyczajne zgromadzenie, natomiast są jakby niezwyczajne rozwiązania. Bo my jako wspólnicy, my mamy akurat tam może najmniej udziałów, może jednym z mniejszych jesteśmy udziałowców, to wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że rozpoczynamy proces likwidacji spółki WIK Aglomeracja. On pewnie się zacznie w tym roku, natomiast kiedy się skończy, tego nie wiemy, dlatego że to są całe procedury, które też wymagają odkupienia majątku, tak, zapłacenia podatków, więc to może trochę potrwać, zrobienie bilansu, zrobienie wszystkich dokumentów księgowych. Natomiast WIK Aglomeracja zostanie spółką, która będzie w likwidacji i za ubiegły rok zanotowała stratę 726 zł za cały rok i to taka trochę no, niewielka, można powiedzieć, mikroskopijna strata, ponieważ spółka też w zasadzie nie prowadzi teraz działalności, więc zdecydowaliśmy, że ją zlikwidujemy i wszyscy członkowie zarówno Rady Nadzorczej, jak i Pan Prezes otrzymali absolutorium od zgromadzenia. Następnego dnia zgromadzenie, czyli 14, zgromadzenie wspólników TBS. Tutaj również wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i prezes otrzymali absolutorium. Natomiast spółka odnotowała mikroskopijny zysk, znowu około tam 20 tysięcy złotych za rok ubiegły. Od 15 do, w zasadzie no 15 do 18 czerwca byliśmy zajęci współorganizacją Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego. Odbywał się u nas 25. festiwal, wcześniej odbywał się w Koszalinie, Grudziądzu i Zegrzu. Teraz pierwszy raz był w Giżycku, być może nie ostatni. Sporo było przy tym pracy, ale dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy współpracowali z wojskiem, bo ta impreza może u nas nagościć na dłużej. Tego 15 czerwca było też 3 wydarzenia związane z gospodarką odpadami, czyli zgromadzenie Mazurskiego Związku, na którym Gminę Miejską Giżycko reprezentowałem wraz z panią Magdaleną Jurgielewicz, był zarząd Mazurskiego Związku i Zgromadzenie Wspólników z Łok-Spytkowo. I tak po kolei wotum zaufania zarząd uzyskał, jak również absolutorium. Związek jest w dobrej sytuacji finansowej, ma ponad 3 miliony nadwyżki. Oczywiście to wydaje się, że to jest dużo, natomiast ta nadwyżka bardzo szybko może być zniwelowana w gospodarce odpadami. I tutaj przyczyną powstania nadwyżki w zasadzie jest duży spadek ilości odpadów. Czyli można powiedzieć, że konsumpcja maleje, ludzie mniej produkują odpadów, ale opłaty płacą te same, tak? Czyli one są ryczałtowe, w związku z tym od osoby, więc przy tych samych wpływach, przy mniejszej ilości odpadów powstała ta nadwyżka, ale spodziewamy się, że to może być przy tych kosztach rosnących chwilowa sprawa. Oczywiście też na zarządzie rozmowa była na temat przoków, co ma zasiadanie później w Zgromadzeniu Wspólników z Łok-Spytkowo. Z Łok-Spytkowo osiągnął zysk 970 tysięcy za poprzedni rok
I to w zasadzie można tylko pochwalić ZUOK Spytkową między innymi za to, że organizacja PSZOK-ów przynosi bardzo duże oszczędności, czyli jedna tona, czyli ten megagram odpadów w PSZOK-u to jest dużo tańsza ta tona niż taki zebrany w systemie. W związku z tym te PSZOK-i są bardzo istotną kwestią przy gospodarce odpadami. W nowym przetargu te PSZOK-i oczywiście zostawiamy po stronie ZUOK Spytkową. Zarząd otrzymał absolutorium, jak również Rada Nadzorcza. Jedyne, co mogę Państwu powiedzieć, że powinniśmy się skupić my, jako ci, którzy wytwarzają odpady, na tym, żeby więcej bioodpadów z czarnego do brązowego przenosiło się. Tak mówiąc obrazowo, czyli za dużo jest tych bioodpadów w tym czarnym pojemniku, a za mało w brązowym. Czyli gdyby jakiś cud się stał, żeby to się wszystko tak udało przenieść z czarnego do brązowego, to będzie bardzo duży postęp. Natomiast obecnie jest za dużo tych dobrych odpadów w tym czarnym pojemniku. Ten czarny jest w zasadzie taki resztkowy, tam niewiele powinno być, a często są bardzo przydatne, pożyteczne odpady, które można wykorzystać ponownie w innych kolorach. Na tym właśnie Festiwalu Twórczości Dziecięcej 18 czerwca podsumowaliśmy, wręczyliśmy nagrody. 19-20 czerwca to gościłem w Sopocie na Forum Rynku Nieruchomości, zostałem zaproszony jako przedstawiciel samorządu, był jeszcze prezydent Jeleniej Góry, prezydent Sopotu, jeszcze ktoś tam z samorządu był, natomiast nas zaproszono dlatego, żeby podzielić się naszymi doświadczeniami w budowie mieszkań w formule PPP. Przypomnę, że w sumie formuła zakończyła się sukcesem, bo dwóch oferentów zgłosiło się i moglibyśmy teoretycznie tę budowę przeprowadzić, natomiast racjonalność tego postępowania wskazywała, że powinniśmy jednak zaprzestać tego, bo dzisiaj widzimy, co się z Mieszkaniem Plus stało. Te koszty nie są do udźwignięcia dla przeciętnego Polaka i zamiast dostępnych mieszkań, które powinny cieszyć, stały się problemem. Mało tego, w niektórych miejscowościach jeszcze doszło, że są wadliwie wykonane, czyli jakość ich też jest niższa niż na rynku. W związku z tym w Sopocie akurat na ten temat debatowaliśmy. Wniosek jest jeden. Na dziś nie ma czasu i nie ma w zasadzie przestrzeni, żeby powtarzać formułę PPP przy budownictwie mieszkaniowym. Powinniśmy korzystać z innych prostszych sposobów, prostszych dróg, którą się wydaje w tej chwili jedynie Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego albo inna formuła z Banku Gospodarstwa Krajowego. Każda inna jest obarczona dużym ryzykiem. 22 czerwca Zgromadzenie Wspólników Niższej Ochrony Zdrowia. Tutaj również Rada Nadzorcza i Prezes otrzymali absolutorium. No, komunikat jest taki, na rynku zdrowia w tej chwili jest bardzo trudna sytuacja. Spółka zanotowała stratę około 5 milionów złotych za poprzedni rok. No i cóż, bez pewnych zmian w systemie ochrony zdrowia, jak ostatnio w publikatorach się pojawiły takie informacje, wszystkie szpitale w tej chwili pikują w dół. W zasadzie nie ma, jak jeszcze w 2019 roku, ostatnio chyba Rynek Zdrowia to publikował, w 2019 roku 80% szpitali chyba tylko było w trudnej sytuacji, 20 było dobrej, tak w tej chwili 100% w zasadzie wszystkie są w bardzo trudnej sytuacji. Wiemy, że minister zdrowia zapowiedział zmiany, z tym, że nie ma jeszcze szczegółów tych zmian. Jeżeli ma być to tak, że będą podniesione punkty, limity, to się niewiele zmieni, bo też pójdą za tym koszty. Tak, czyli albo będzie po prostu nowa wycena tych samych świadczeń i wtedy mówimy o tym, że się sytuacja poprawia, bo jeżeli tylko mają być podniesione kwestie tak, punktów, no to szpital będzie musiał wykonać więcej usług, w związku z tym no, też będziemy miał większe koszty i też no, może to być, nie być postępu akurat w tym zakresie. 23 czerwca, poza zakończeniem roku szkolnego, gdzie gratuluję wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom obsługi i administracji, zakończenia kolejnego roku szkolnego z sukcesami. Nasze szkoły wyróżniają się indywidualnie też i często całe grupy uczniów. W związku z tym pogratulowaliśmy wszystkim, ale też i tym indywidualnie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, sporcie, w innych dziedzinach, ale też było zgromadzenie wspólników PEC. I tutaj Państwo pamiętacie zawirowania na rynku węgla, było nawet takie spotkanie w Komarinie, gdzie już zarządcy nieruchomości w zasadzie tylko pytali, czy węgiel będzie. Nie po ile, tylko czy będzie, ponieważ on drożał bardzo szybko, tam z 300 coś złotych, a za tonę w przypadku miału aż do 1900 chyba maksymalnie
w ciągu roku, czy tam z kawałka roku z kilkoma miesiącami. I w związku z tym PEC zanotował niewielką stratę, to jest 102 tysiące złotych. Uważam, że jest to świetny wynik, jak na ten czas i na te trudności z zaopatrzeniem w węgiel. Perspektywa raczej jest korzystna. Też są prognozy co do inwestowania w kotłownię węglową i zrębkową. Jeszcze raz tylko przypomnę to, co mówił pan dyrektor Bożymowski. Przejście na gaz wcale ekonomicznie nie musi być gorsze, dlatego że zejdziemy wtedy z kwot dwutlenku węgla i tych dużych opłat nie będziemy płacić za dwutlenek węgla. W związku z tym taryfa nawet wysoka, gdyby była za gaz, to i tak ciągle ekonomicznie mieści się w tych kwotach, które odpadną nam za dwutlenek węgla. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium, ci, którzy byli przed zmianami własnościowymi, ci po zmianach własnościowych i oczywiście zarząd również. 26 czerwca Mazurski Związek Międzygminy Gospodarka Odpadami, posiedzenie zarządu i tutaj to jest ważna informacja. Po pierwsze 29, czyli pewnie jutro, zostanie ogłoszony przetarg na transport odpadów. Formuła tego przetargu jest taka, że tym razem są trzy sektory, czyli sektor północny, Węgorzewo i te wszystkie gminy północne, ten sektor środkowy z Giżyckiem i sektor południowy z Orzyszem, Rynem, Wydminami. Na każdy sektor będzie składana odrębna oferta i stawka będzie uśredniona, tak? Czyli jeżeli te oferty później wszystkie już będą zatwierdzone, staną się umowami, no to stawka oczywiście dla wszystkich będzie ujednolicona, dla wszystkich sektorów. Wyposażamy się w swoje pojemniki. W tej chwili trwa procedura zakupu tych pojemników. Były odwołania do KIO, w związku z tym się trochę przeciąga. Niektórzy oferenci muszą jeszcze raz na całe dokumenty, w związku z tym nie wszystkie zakresy są już dzisiaj zatwierdzone, ale generalnie można powiedzieć, że większość już jest. Zatwierdziliśmy SIFS i można powiedzieć, że na 3 lata w tej chwili takie zamówienie będzie ogłoszone. Tego samego dnia w Mikołajkach Stowarzyszenie Wielkie Jezioro Mazurskie 2020 reprezentowałem wraz z panią Marzeną Stroką i tutaj również zarząd otrzymał absolutorium. Jest małe opóźnienie, czy nawet może nie małe opóźnienie w środkach unijnych. Przypomnę, że ta perspektywa jest krótsza, jest trudniejsza i jeszcze jest opóźniona. Także mamy bardzo trudne sytuacje, jeżeli chodzi o czas, a w sumie można powiedzieć, że bardzo mało czasu. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia, natomiast dokumentacja projektowo-kosztowa budowy skateparku na ulicy Wodociągowej. Tu trwają prace projektowe, ale za chwilę będziemy składać już wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Aktualizacja i modyfikacja dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę budynku ulica Pionierska 13, czyli CIS-u. Projektant zebrał uwagi i trwają prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę kamperowiska w Giżycku. Tu również są prace zaawansowane projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na odbudowę pułka Poniery Rewelinowej. Dokumentacja została dostarczona, trwa jej weryfikacja. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na remont budynku letryjskiego w Twierdzy Bojen. Trwają prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na remont stacji gołębi pocztowych w Twierdzy Bojen. Trwają prace projektowe i trwa zbieranie ofert na wykonanie programu prac konserwatorskich. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Twierdzy Bojen w Giżycku. Prace projektowe w trakcie, zostały wniesione uwagi do koncepcji. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ogrodzenia szpitala. 14 czerwca uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej. Tu też trwają prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowej pomnika Orła Białego w ramach zadania przebudowa zagospodarowania placu Marszałka Piłsudskiego. Wykonanie odlewu w gipsie 90 dni od zawarcia umowy. To zostało wykonane. Odlew z brązu jest w trakcie realizacji. Postument. Otworzyliśmy oferty na wykonanie postumentu pomnika. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę budynku przy ulicy Mickiewicza 2. Prace projektowe w trakcie realizacji, koncepcja została już przez nas zaakceptowana. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od Kolowy do Białostockiej. Tu podpisaliśmy porozumienie z powiatem o dotacji w wysokości 40 tysięcy złotych. Zadania inwestycyjne. Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Kina Fala. Tu trwa przygotowanie do drugiego postępowania przetargowego, bo w tamtym postępowaniu przetargowym wezwany oferent do podpisania umowy uchylił się od podpisania umowy, zrezygnował z wykonywania zadania. Druga oferta była chyba 11 milionów wyższa, więc zdecydowaliśmy jeszcze raz do tego zadania przystąpić. Mamy już odnowioną promesę z BGK
więc możemy zaczynać przygotowanie do nowego przetargu. Mazurska Pętla Rowerowa, jest to zadanie odebrane przez stowarzyszenie i dopuszczone do użytkowania. Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Piłsudskiego, jest to zadanie już odebrane i dopuszczone do użytkowania, z tym, że czekamy jeszcze na poprawki, wezwaliśmy do poprawek wykonawcy. Dostawa, i od dzisiaj chyba się już te poprawki zaczęły poprawiać. Dostawa wiatr świetnikowych do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach komunalnych w Giżycku. 20 czerwca ogłosiliśmy postępowanie na roboty budowlane, część czwarta, jedna wiata dla budynku przy ulicy Kościuszki 2. Modernizacja budynku przy Warszawskiej 17, to już końcówka prac budowlanych. Zostaje tam montaż niewielkiej części rzeczy na zewnątrz i aranżacja wnętrza. Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni, czyli Małpi Gaj. 11 maja przekazaliśmy teren budowy i prace budowlane trwają. Budowa pomostu pływający w porcie żeglugi mazurskiej. Roboty odebrane 26 kwietnia i trwa uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie. Przebudowa fontanny przy ulicy Pocztowej. Dokumentacja została dostarczona i odebrana w planie zamówień z to trzeci kwartał tego roku. Remont dachu i tarasu budynku przy Urzędzie Miejskim. Roboty budowlane, co zresztą widać, są w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 2. Tutaj już umowa jest zawarta, trwa opracowanie dokumentacji. Przebudowa ulicy Turystycznej, został wyłoniony wykonawca i umowa zostanie podpisana we wtorek. Jest to firma Wojciech Nowalski Leomar, Węgorzewska 15 z Gajewa za kwotę 362 850 zł i umowa zostanie podpisana prawdopodobnie we wtorek. Remont drogi gminnej ulica Wiejska. Tutaj umowa została zawarta 15 czerwca. Wykonawcą będzie Jakub Budownictwo, Jakub Wołczek z ulicy Wiejskiej. Z ulicy Wiejskiej, ze swojej ulicy. Wartość umowna 1 527 072 grosze. Termin realizacji 150 dni od daty podpisania umowy. I jest przekazanie placu budowy bodajże jutro. Tak, panie Adamie? Jutro jest przekazanie placu budowy. Remont drogi gminnej ulica Polna. Data zawarcia umowy również 15 czerwca, wykonawca ten sam, Jakub Budownictwo, Jakub Wołczek. Wartość umowna 1 197 689 zł 55 groszy. Termin realizacji 150 dni od podpisania umowy i również jutro jest przekazanie placu budowy. Przypomnę, że te obie inwestycje są z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. Adaptacja pomieszczeń na toaletę publiczną w budynku administracyjno-socjalnym na Placu Grunwaldzkim. Tu już umowa została zawarta. W zasadzie już skonsumowana ta umowa na prace budowlane z firmą spółdzielnią wielobranżową Niegocin. Wartość umowna 28 tysięcy i roboty zostały wykonane i odebrane. Niebawem będzie otwarcie tego obiektu. Wiem, że inwestor złożył już wszystkie dokumenty, czeka tylko na ewentualną kontrolę. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to w lipcu będzie otwarcie tego obiektu. Pozostałe, zakup energii elektrycznej, tutaj przygotowanie jest postępowanie na umowę kompleksową, roboty remontowe usuwania awarii kanalizacji deszczowej, wykonawcą będzie Maszbud Chmielewski Andrzej Przemysłowa 3 Giżycko, wartość umowna 317 257 złotych 20 groszy, termin realizacji 12 miesięcy podpisania umowy i w trakcie przygotowania umowy do podpisu. Sporządzenie miejscowych planów i tu jest plan między Jagiełły, Staszica, Suwalską, Gdańską. Prace są w trakcie i drugi plan to jest przy Alei 1 Maja, również prace są w trakcie. I dwie inwestycje, które łączą nas w procesie inwestycyjnym. Nie jesteśmy głównym inwestorem, to jest przebudowa i umocnienie kanału Łuczeńskiego. Tutaj współpracujemy z Wodami Polskimi jako stowarzyszenie, jako gmina. Również mamy tutaj kontakt z wykonawcą, ponieważ wszystkim nam zależy, by prace przebiegały jak najszybciej bez problemu. One się muszą zakończyć w tym roku ze względu na kończącą się perspektywę unijną i przebudowa linii kolejowej nr 38 na odcinku Eukorsze. Tutaj też z koleją bardzo dużo mamy uzgodnień, przejmujemy pewien majątek kolejowy, ale też z wykonawcą, zwłaszcza w momencie, kiedy będzie most kolejowy demontowany, rozbierany, trzeba będzie zorganizować sprawny i bezpieczny dojazd do terenów leżących po drugiej stronie linii kolejowej. Sprzedaż lokali 28 czerwca, czyli dzisiaj, sprzedano w wyniku przeprowadzonego przetargu lokal mieszkalny numer 1 położony w budynku numer 5 przy ulicy Wiejskiej o powierzchni 83 m 94 wraz z udziałem w gruncie za cenę 309 161 zł. To wszystkie informacje. Jeżeli są pytania, to pozostaję do dyspozycji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa ma pytania do sprawozdania przedstawionego przez pana burmistrza, radna Małgorzata Czupińska? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, mówił pan o spotkaniu wspólników Związku Gospodarowania Odpadami. Czy rozmawiali państwo o problemach zgłaszanych przez przedsiębiorców i o tej tematyce, o której rozmawialiśmy w trakcie posiedzenia komisji? Mieliśmy posiedzenie komisji z przedsiębiorcami, rozmawialiśmy przede wszystkim o cenach, tak? O cenach, o możliwości zmian. Nie bardzo rozumiem pytanie, bo wydaje mi się, że wszystko było już wyjaśniane. W momencie, kiedy kończy się, nazwijmy to perspektywa ta odpadowa, podmioty gospodarcze mają prawo wyjść z systemu, ponieważ są związki, których od początku jakby nie było tych, tak, i teraz był ten moment. Teraz trzeba jakby zrozumieć dwie rzeczy. Bycie w związku to jest płacenie jakby quasi podatku śmieciowego. Bycie poza związkiem jest to umowa już podmiot gospodarczy z podmiotem gospodarczym. Każdy ma prawo wyboru. Może negocjować, mając swoją specyfikę gospodarki odpadami, z danym podmiotem zapisy umowne. I z tego co wiem, że te zapisy umowne tego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, które będzie pewnie świadczyło te usługi, one się różniły w zależności od tego, jaki przedsiębiorca był. Też wiemy, że na przykład z małymi przedsiębiorcami niechętnie takie umowy były zawierane, ponieważ no tutaj decyduje już rentowność takiego zadania. No trudno mi sobie wyobrazić, że do jakiegoś powiedzmy przez przerysowanie do jednego kiosku będzie śmieciarka jechała gdzieś za Banie Mazurskie, tak, do jednego. Więc to by było oczywiście z punktu widzenia rentowności takiej umowy no niewykonalne, bo taka umowa musiałaby opiewać na dużo wyższą kwotę niż w związku płacić ryczałtowo. W związku z tym do terminu, który był wyznaczony, spłynęło chyba 399 dokładnie deklaracji wystąpienia z systemu na 4000 chyba tam z kawałkiem podmiotów w niezamieszkałych nieruchomościach. No i to jest tyle, tak? No, odeszły jakieś tam podmioty, ale też odeszły koszty tych odpadów, czyli zagospodarowania ich transportu. Więc no nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No, stawka będzie możliwa do kalkulacji po otwarciu ofert albo po podpisaniu umowy już na transport odpadów, ponieważ tych kosztów jeszcze nie znamy. Nie wiem, jakie one będą. W dalszym ciągu radna Małgorzata Czupińska. Jak pan zapewne pamięta, panie burmistrzu, przedsiębiorcy zgłaszali problem nie tylko cenowy, ale także kwestie komunikacji z prezesem, więc myślałam, że w ogóle państwo rozmawiali na temat tego, o czym rozmawialiśmy w trakcie posiedzenia komisji, dlatego że poruszonych było wiele wątków. I przy okazji, jak jestem przy głosie, żeby już potem nie prosić znowu o głos, a propos spotkania zarządców wspólnot, przedstawicieli spółdzielni z PEC-em. Ja uczestniczyłam w tym spotkaniu i to, panie burmistrzu, nie było tak, że zarządcy pytali nie o to, o to, jaka będzie cena węgla, ale o to, czy w ogóle będzie. Nie, dlatego że spotkanie to, które odbyło się na wniosek właśnie przedstawicieli wspólnot, a właściwie firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, dotyczyło cen, ponieważ ceny te wzrastały wtedy bardzo szybko, no, co było też zrozumiałe z powodu tego, że rosła cena węgla i coraz więcej pojawiało się mieszkańców, których nie było stać na opłatę. I tak naprawdę to było głównym tematem tego spotkania. Natomiast oczywiście przy okazji pan prezes bardzo dużo mówił o problemach z dostępnością węgla. Ale największym i takim najważniejszym problemem, który był poruszany, to była jednak cena. I to jest to. Tak, nie. Panie burmistrzu, byliśmy na tym samym spotkaniu. No właśnie. No właśnie. Dobrze. Pan burmistrz ad vocem. Uzupełniająco, jeżeli chodzi o te zarzuty, nazwijmy personalne, to one zostały skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i generalnie tam była skarga na pracownika bardziej, bo w tej treści było, że pracownik zniechęcał do składania tam deklaracji i tak dalej. Co do relacji między przewodniczącym związku a innymi, no to ciężko jest to,
To tak, to generalnie to oczywiście, to nie trzeba posiedzenia zarządu, tak, bo wystarczy telefon i my sobie to, tak powiem, przegadaliśmy bez formalnego nawet posiedzenia, no, komunikacja jest podstawą. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, to zgodzę się z panią radną, że tak się zaczęło spotkanie. Spotkanie zaczęło się od tego, że rosną ceny za centralne ogrzewanie. Natomiast jakby wnioski z tego spotkania, mówimy o wnioskach, były takie, rzeczywiście te ceny są obiektywnie naliczane, ponieważ jest w Polsce regulator tych cen, Urząd Regulacji Energetyki, i URE nie zatwierdzi taryf, jeżeli one nie wynikają z kalkulacji. W związku z tym myślę, że zarządcy na końcu tego całego spotkania bardziej jednak byli zatroskani tym, czy na kolejną zimę w ogóle będziemy mogli mówić o taryfach w sytuacji, kiedy nie będzie opału. I to chyba było już wnioskiem z tego spotkania. Natomiast zgoda, intencją zorganizowania spotkania były podnoszone systematycznie ceny za metr kwadratowy, czy w ogóle ceny ogrzewań w wspólnotach spółdzielcach, czyli zasilanych przez PEC. To prawda, ale wniosek był jakby nieco inny, taki odniosłem przynajmniej ja wrażenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Radny Piotr Andruszkiewicz. Panie burmistrzu, chyba pan wspominał, a jeżeli nie, to uważam, że fair by było, gdyby pan podzielił się z nami informacją w związku z tym, czy udało się państwu dogadać, mówiąc kolokwialnie, z żeglugą mazurską na podstawie umowy, która wygasa jutro, a obowiązywać powinna do 43 roku. Czy planujecie państwo z tą jednostką, z tą firmą podpisać długoletnią umowę? Na jakich warunkach, gdyby pan może to rozszerzył na forum publicznym? Pan burmistrz. No to pytanie w zasadzie będę mógł odpowiedzieć jutro, dlatego że dzisiaj było jeszcze spotkanie z panią prezes i znaczy generalnie dwie strony, czyli z naszej strony ja, pan mecenas Małecki i pan Jacek Markowski, z drugiej strony żegluga ze swoim pełnomocnikiem. Wydaje się, że wszystkie elementy są uzgodnione, więc na jutro zaplanowaliśmy podpisanie umowy. Jeżeli jutro będzie ten aneks podpisany, to będę mógł ogłosić. Jeżeli będą wniesione jeszcze jakieś uwagi, bo nie wykluczam tego, że będą wniesione jakieś uwagi, albo ktoś... No, ja nie widzę już podstaw jakby do niepodpisywania tego, bo jest uzgodnione. Jeżeli druga strona znajdzie takie podstawy, no to nie będzie takiego aneksu, albo będziemy do piątku mieli czas, bo umowa, jakby jej ważność jest do 30 czerwca, nie do 29, czyli tak de facto jeszcze dwa dni. Ale wydaje mi się, że no jak w kompromisie każdym, ktoś z czegoś zrezygnował, ktoś zaakceptował i nie sądzę, żeby tu się coś wywróciło, aczkolwiek no nie mogę zagwarantować, w związku z tym jesteśmy po rozmowach, które przyniosły efekt, natomiast czy będzie to na papierze, wolałbym się wstrzymać do jutra. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać pytania do sprawozdania? Nie widzę chętnych. Tym samym uznaję, iż wyczerpaliśmy punkt 6 porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt 5 przede wszystkim. I przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Materiał ten jest dość obszerny. Był państwu przesłany. Czy komisje analizowały? Radna Małgorzata Mistera. Tak, ponieważ było wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów i Gospodarki, obie komisje, członkowie tych komisji jednogłośnie zaakceptowali ten program. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę takowych uwag. W związku z tym przyjmuję, iż Rada przyjęła sprawozdanie. Tym samym, proszę państwa, możemy przejść do punktu 7 porządku obrad dzisiejszej sesji, którym jest oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszania mandatów radnych. Szanowni państwo, kwestia tekstu jest państwu znana. Geneza może mniej. Generalnie rzecz biorąc, mimo iż nie jestem jakimś tam specjalnym miłośnikiem tego oświadczenia, to się pod nim podpisałem, przyjmując jedną argumentację, iż trzeba, czy właściwym byłoby przyjęcie jakiegoś aktu, który formalnie zamykałby pracę komisji doraźnej.
komisji, którą powołaliśmy na sesji lutowej z terminem jej działalności kończącym się w tym miesiącu. Komisja miała zająć się problemami dotyczącymi legalności mandatu w odniesieniu do 4 wskazanych członków naszej Rady. Komisja w toku swoich prac wypracowała 4 stanowiska w odniesieniu do tych poszczególnych mandatów. W jednym wypadku było to stanowisko sugerujące potrzebę podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu i taka uchwała została opracowana i była przez Radę procedowana i została przez Radę przyjęta. W odniesieniu do 3 pozostałych przypadków komisja stwierdziła z różnych powodów, ale sentencja była zawsze taka sama, iż nie znalazła podstaw do zakwestionowania legalności tychże mandatów, a więc tym samym nie wnioskowała o podjęcie kroków analogicznych do tego pierwszego przypadku. I o ile ja uważałem i uważam, że skoro nie było wniosku o wygaszenie, to w tym momencie Rada nie ma co podejmować, no ale jeżeli to oświadczenie ma być formą zamknięcia okresu funkcjonowania i podsumowanie, czy bardziej zamknięcie właśnie okresu funkcjonowania komisji doraźnej, to no to jest to oświadczenie. Czy ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos? Proszę bardzo, radna Małgorzata Czupińska. Czy nie ulega wątpliwości, że przed komisją stało bardzo trudne zadanie, dlatego że no, nie jest to łatwe, tak, żeby analizować kto gdzie mieszka, kto pracuje, kto takie faktury i to jest oczywiście bardzo trudna czynność zapewne emocjonalnie i tak technicznie, ponieważ trzeba się często opierać na oświadczeniach. Natomiast dziwię się, że komisja przygotowała jedno oświadczenie, bo moim zdaniem tak na przyszłość one jednak powinny być 3, bo jednak dotyczą 3 różnych osób. Także to taka moja propozycja, ale zapewne Państwo mieli jakąś ideę w zamyśle, więc jakby akceptuję to, że Państwo akurat taki materiał przygotowali. Ja przeanalizowałam te dokumenty, bo tak jak napisał w mailu Pan Przewodniczący, materiały były dostępne w Biurze Rady i można było je przeanalizować, aby w pełni jakby świadomie podejmować decyzje, bo myślę, że tu też nie chodzi o nasze emocje, ale o to, aby z pełną świadomością podjąć decyzję taka, która jest zgodna, na ile jesteśmy przynajmniej stwierdzić, na podstawie posiadanych materiałów, zgodna z prawem. I ja tutaj mam pytania dotyczące, sorry Jacku, ale akurat twojej sytuacji, dlatego że pan wojewoda zadał takie pytanie, na które pan burmistrz odpowiedział, ale powiem szczerze, mi na te konkretne pytania zabrakło odpowiedzi. Pierwsze pytanie było takie, jakiemu podmiotowi, bo mówimy o jednej fakturze, która tam budziła wątpliwości, jakiemu podmiotowi gmina miejska zapłaciła wskazaną w przedmiotowej fakturze należność i tu jest odpowiedź, że wpłynęło to na konto radnego, przepraszam, firmy radnego, ale tam są jeszcze dalsze pytanie. Czy w związku z dostrzeżonymi rozbieżnościami dokonano korekty tego dokumentu lub podjęto kroki w tym kierunku, aby tę nieprawidłowość wyeliminować? I tej odpowiedzi dla mnie tak naprawdę te dwa pytania są dla mnie podstawowe i fundamentalne,
odpowiedzi na te dwa pytania, nie było, więc może dzisiaj te odpowiedzi na te odpowiedzi otrzymamy, bo jeżeli komisja bardzo dokładnie to przeanalizowała, to zapewne jest w stanie nam udzielić. I to słyszę. Radny Mirosław Boć, przewodniczący komisji doraźnej. No właśnie. No może najpierw od pierwszej części wypowiedzi, do pierwszej części wypowiedzi mojej przedmówczyni się odniosę. Otóż informuję, że to nie komisja redagowała oświadczenia, które otrzymaliśmy na jako materiał na sesję Rady Miejskiej, tylko jak rozumiem chyba przewodniczący Rady. Komisja tylko podejmowała uchwały w przedmiotowych sprawach. Przypominam Państwu, że każdorazowo na każdej po, że tak powiem, rozwiązaniu sprawy w obrębie każdego z radnych, tak, omawianych przez komisję, eksportowałem do, w formie informacji na sesji Rady Miejskiej właśnie informacje szczegółowo, cytując zasadnicze, merytoryczne kwestie z uchwały, jakie podejmowała komisja. Dzisiaj tak naprawdę, gdybym miał się odnieść do tego, co tu koleżanka zasugerowała, nawet nie umiem się tego, do tego odnieść, bo nie ma nawet tych materiałów. Jak pamiętam to, że coś takiego było, ale komisja naprawdę bardzo szczegółowo analizowała każdy przypadek i wszelkie materiały, czy to w przypadku pana Jacka, radnego Jacka Brzeskiego, czy w przypadku pana radnego Jurka Kundy, czy w przypadku pana radnego Piotra Andruszkiewicza, zostały naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo przeanalizowane i na miarę naszej wiedzy i woli i kompetencji zostały podjęte uchwały. Tyle mogę powiedzieć. Radna Małgorzata Czupińska. No właśnie też przeanalizowałam te materiały i ja chciałabym, żeby też Państwo zrozumieli, jeżeli w przypadku tu radnego Zakrzewskiego podejmowaliśmy jakby decyzję mając dużo materiałów i myślę, że każdy z nas podejmował też na podstawie otrzymanych materiałów, stąd też z tego też wynikają moje pytania, więc proszę tego nie odbierać w żaden sposób negatywnie, no po prostu chcę na nie otrzymać odpowiedź. Dlatego, że jakby to są dla mnie podstawowe pytania, na które w dokumentacji komisji nie ma odpowiedzi, tak? Czyli istotne jest to, że te środki faktycznie wpłynęły na konto jakby firmy radnego. Jest wyjaśnienie, że był to błąd, ponieważ to jakby stowarzyszenie, które tak, i wyjaśnienie tutaj jest. Ale jednak mówimy o fakcie, który zaistniał, bo tak naprawdę z punktu formalnego to, że ktoś napisał taką, a nie inną fakturę, za którą ktoś zapłacił, no ale jednak fakt się zadział, mimo że wynikało to nawet jakby z tej pomyłki. Czyli jakby te pieniądze wpłynęły. I jakby właśnie o to pytam, bo o to pytał pan wojewoda, czy nastąpiła korekta tego, tak? Czy nastąpiła korekta jakby na inną firmę, by przelanie tych pieniędzy, jeżeli to nastąpiło w wyniku błędu? Bo to pytanie zadał wojewoda i na to nie otrzymał odpowiedzi, tylko o to pytam. Radny Mirosław Woć. Więc proszę Państwa, no najogólniej rzecz biorąc, nie jest to moja wypowiedź absolutnie kierowana do koleżanki dyktowana jakoś złośliwością, ale komisja na ten temat, tak jak już wcześniej powiedziałem, podjęła umowę, uchwałę, przepraszam, tak? Podjęliśmy uchwałę. Jeśli Państwo uważacie, że coś przepatrzyliśmy, czy nie dopatrzyliśmy, macie Państwo możliwość ustawową powołać komisję i jeszcze te wątpliwości rozstrzygać. Natomiast z tego, jeśli mowa o tych środkach i z tego, co pamiętam, to środki oczywiście płynęły, ale zaraz po tym, w dość krótkim czasie, w momencie, gdy zainteresowany zorientował się, że to jest
transakcja omyłkowa, natychmiast te środki zwrócił. I to wszystko, proszę posłuchać, i natychmiast to zwrócił, tak jak z tego co pamiętam, i tyle. No i w oparciu o, jeszcze mogę dodać, że te wszystkie działania, że tak powiem, ta żonglerka fakturami i należnościami za te faktury, miała miejsce przed jeszcze wpłynięciem skargi na pana Jacka, więc tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz podsumuję to, tak konkludując pracę komisji. My podjęliśmy uchwałę, ale jeśli państwo macie wątpliwości, możecie państwo powołać nową komisję i jeszcze raz te wątpliwości rozwiewać. Dziękuję. Ad vocem Jacek Brzeski. Ja może chciałbym udzielić takiej informacji w ogóle, jak to wszystko wyglądało, żebyście państwo mieli pogląd na całą sprawę. Dotyczyło to kota, który został skierowany do nas z lecznicy na Wielonoskiej, która sprawuje jakby stały nadzór nad kociętnikiem. Przypadek został skierowany do nas, ponieważ był to przypadek ortopedyczny i poza naszym gabinetem, jak również w okolicy Giżycka, czy biorąc pod uwagę Kęczyn, Węgorzewo, nie wiem, Gołdap, nikt tym tematem się nie zajmuje. Więc były jakby dwie możliwości. Albo tego kota zoperować u nas, albo wysłać go do Olsztyna. Średnio taki zabieg, który ja zrobiłem na tym pacjencie, kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Średnio. Nie wiem, ile bierze za to klinika w Olsztynie czy inne kliniki. Ceny te są w dosyć dużej rozpiętości. Ponieważ znając sytuację finansową kociętnika, niestety ograniczyłem się tylko do zużytych materiałów. Nie pamiętam, na jaką kwotę to opiewała ta faktura, nie wiem, 400 zł, 450, to by naprawdę były czyste środki. Więc teraz proszę spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Jeżeli tak się już martwimy o oszczędności i że tu jakieś tam były zyski z tego tytułu, albo kociennik by zapłacił 2,5 tysiąca minimum do 3 albo 4 tysięcy, albo zapłacił 400 zł. Gdzie jest mniejsze zło? W Giżycku czy w Olsztynie? Czy rozumiemy sytuację? Teraz faktura została wystawiona omyłkowo, ponieważ ja już umowy z miastem nie miałem. Dziewczyna, która tą fakturę wystawiła ją pomyłkowo, wiedząc, że powinien to wystawić inny gabinet, no ale stało się to, co się stało. Pieniądze zostały zwrócone, więc no nie wiem, wydaje mi się, że sprawa jest dosyć, dla mnie przynajmniej sprawa jest bardzo czysta. Jeżeli jest dla kogoś nieczysta, no to zawsze możemy szukać tych nieczystości. Dziękuję. Ad vocem radna Małgorzata Czupińska. Ja tu nie mówię o oszczędnościach, tylko mówię, że chodzi tylko o wyjaśnienie spraw formalnych, tak jak w stosunku do każdego radnego, w stosunku do którego podejmujemy decyzję o tym. Także natomiast ja może się nie doczytam, ale ja się doczytałam, że tam zostały zwrócone akurat z dwóch faktur, ale okej, to była trzecia, o którą pytał wojewoda, no ale okej, kończę temat, natomiast myślę, że tutaj kolega Andrzej chyba zacznie, moja jako droga koleżanko radno, więc żeby już mnie nie pouczał, więc ja po prostu już kończę temat. Dziękuję. Radny Andrzej Jelec. Droga koleżanko radna i moja sąsiadko, nie zamierzam cię pouczać, nie zamierzam nikogo pouczać. Chcę tylko złożyć wniosek o zamknięcie dyskusji w tej materii, ponieważ nie chciałem, a chcę. Chciałem, to jest czas przeszły niedokonany. Bo już mi zabroniłeś. Chcę złożyć wniosek o zamknięcie dyskusji w tej materii z paru względów. Może wyjaśnię dlaczego. Skoro pieniądze zostały zwrócone, musiała być wystawiona faktura korygująca. Innej możliwości nie ma, żeby pieniądze rozliczyć w księgowości. Temat był wałkowany przez komisję doraźną przez wiele miesięcy. Użyłem kolokwializmu celowo. Temat był
analizowany, jak chce pan przewodniczący, przez wiele miesięcy. Wydaje mi się, że wszystkie aspekty sprawy zostały wyjaśnione. Każdy z radnych miał prawo zwracać komisji uwagę, zapoznawać się z materiałami w trakcie prac komisji i dzisiaj na sesji, to nie czas i miejsce, żeby powtarzać pracę komisji. I kolejna kwestia, jeżeli ktoś z koleżanek czy kolegów radnych uważa, że ustalenia komisji i wnioski i uchwały są niezasadne, zawsze istnieje możliwość złożenia projektu uchwały przy udziale trzech radnych bądź też klubu radnych odmiennej treści jak stanowisko komisji. Stąd też nie widzę powodu, abyśmy ten temat drążyli dzisiaj na sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest wniosek formalny radnego Andrzeja Jelca o zakończenie dyskusji w przedmiocie oświadczenia Rady. W związku z tym wniosek ten poddaję pod głosowanie. Proszę o przygotowanie tabeli do głosowania. Kto z Państwa koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Andrzeja Jelca w sprawie zamknięcia dyskusji w punkcie oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnych, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Czy koleżanka radna Małgorzata nie będzie uczestniczyć w głosowaniu? A więc dobrze, mamy trzech radnych nieobecnych i radna Czopińska nie uczestnicząca w głosowaniu, w którym tym samym uczestniczyło 17 członków Rady. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 członków Rady, przeciw troje, jedna osoba nie uczestniczyła w głosowaniu. Tym samym wniosek formalny został przez Radę przyjęty. A mi pozostaje poddanie pod głosowanie samej treści oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatów radnych. Proszę o przygotowanie tabeli. Kto z Państwa jest za przyjęciem oświadczenia, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Czy radni Piotr i Paweł Andruszkiewiczowie nie uczestniczą w głosowaniu? Czy radny Marcin Łobodziński nie uczestniczy? Czy radna Beata Łukaszewicz nie uczestniczy? Dziękuję. Tym samym proszę o upublicznienie wyników. W głosowaniu uczestniczyło 13 członków Rady Miejskiej w Giżycku. Wszyscy byli za przyjęciem oświadczenia. Natomiast 5 obecnych członków Rady nie wzięło udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Tym samym oświadczenie zostało przez Radę przyjęte. Szanowni Państwo, przechodzimy do projektów uchwał punktu 8 i 9, który będziemy omawiali merytorycznie łącznie. Oczywiście głosowania oddzielnie. A więc projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Giżycko oraz projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023. Do projektu pierwszego, do A, macie Państwo jedną autopoprawkę, do B dwie autopoprawki. Czy pan burmistrz lub pani skarbnik chciałaby zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz. Tak, kwestii wyjaśnienia. Oczywiście państwo otrzymaliście wcześniej autopoprawki. One wynikały z pewnych dynamicznych zmian w trakcie tygodnia, natomiast ta jest również dynamiczna i dotyczy załącznika numer 2 i rozdziału 900, tego działu 900 i rozdziału, już Państwu powiem. A Panie Myślu, mówimy o jeszcze jakiejś nowej autopoprawce? Dzisiaj. Aha, no, ale tej, która została przesłana. Tak, tak, była w trakcie dnia. Ale okay. To jest kosmetyczna zmiana, więc ja tylko zreferuję. Jak ktoś jeszcze nie odebrał poczty, to naprawdę to jest kosmetyka. W rozdziale, przepraszam, 900, w rozdziale 903, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pierwotnie był zakup koparko-ładowarki na potrzeby MZK i tu dwa postępowania przetargowe nie przyniosły rezultatu, po prostu nie było oferentów. W związku z tym na prośbę MZK po rozeznaniu rynku, jakby dostępności, ja przychylam się do tego, Państwu przedłożyć taką zmianę. Zamiast zakup koparko-ładowarki,
to zakup ładowarki na potrzeby MZK, ponieważ bardziej ta ładowarka jest potrzebna niż koparka, tak? I w związku z tym łatwiej będzie przeprowadzić takie postępowanie, widocznie rynek na tamten sprzęt nie odpowiedział. Więc wszystko zostaje po staremu, tak jak było, tylko po prostu nazwa zmienia się, zakup, zamiast zakup koparku ładowarki jest zakup ładowarki teleskopowej takiej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do obu projektów uchwały? Nie widzę takowych. W związku z tym, proszę Państwa, poddam pod głosowanie niezależnie oba projekty uchwał. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego literą A, projekt uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowej gminy miejskiej Giżycko, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw, kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuje się. Andrzej Jelec. Wszyscy obecni radni oddali głosy. Jednogłośnie projekt uchwały został zaakceptowany. Jako kolejny poddaję pod głosowanie projekt oznaczony literą B, a więc projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw, kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuje się. Małgorzata Czopińska jeszcze tak. Wszyscy radni oddali głosy. Przy 17 głosach za i jednym wstrzymującym się projekt uchwały został przez Radę zaakceptowany. Tym samym przechodzimy do nowego punktu 10 porządku obrad dzisiejszej sesji, którym jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Pawła Andruszkiewicza z pełnienia funkcji członka Komisji Doraźnej do spraw bezdomnych zwierząt Rady Miejskiej w Giżycku. Projekt oznaczony numerem 1. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Radny Paweł Andruszkiewicz. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szanowni Państwo, no chciałem wytłumaczyć swoją powód swojej rezygnacji z tej komisji. Otóż Szanowni Państwo, uważam, że pieniądze publiczne powinny być wykorzystane w dobrym celu zawsze. Natomiast tutaj mieliśmy, nie boję się tego użyć słowa, farsę w wykonaniu tej grupy Pana Burmistrza. Komisja, która działała 18 miesięcy, zwołała zaledwie 4 posiedzenia. Zaledwie 4 razy spotkała się wyłącznie ta komisja, co nie przeszkodziło przewodniczącemu i jego zastępcy pobierać powiększonej diety z tytułu wykonywania czynności ryczałtem co miesiąc. W ten sposób 6 mądrych głów, pijąc wodę i kawę, myślało, co zrobić, żeby dołożyć 5 tysięcy na karmę dla kotów, podczas gdy pan przewodniczący i jego zastępczyni pobrali prawie 19 tysięcy złotych ponad limit, jakim jest za zwykłe uszeregowanie diety radnego zwykłego, nie wykonując swoich czynności. Przez 14 miesięcy, Szanowni Państwo, pobierali powiększoną dietę. Czy Państwo to oddacie? Czy Państwo to oddacie? Bo mam pytanie do Was po ludzku. Czy Państwo na przykład te pieniądze dacie na kociętnik, do pudwąg na te psy, czy Państwo oddacie? Proszę Państwa, dla mnie to jest naprawdę ohydne, ohydne, kiedy miejskimi pieniędzmi w ten sposób można w Polsce, w samorządzie, w Giżycku, jakby swoją lojalność do swojego lidera kupić, no bo tak to można nazwać. To też pokazuje siłę Państwa lidera, którego pomysły Państwo nie akceptujecie poprzez to, że są dobre, pożyteczne dla miasta, tylko dlatego, że macie Państwo stworzone dwa ciepłe, powiedziałem etaciki, ale to nie są etaty, tylko stanowiska od tego, żeby pobierać powiększoną dietę i w ten sposób głosujecie albo kiedy są ręce na stole, albo kiedy są ręce skrzyżowane. Dziękuję. Kolego wiceprzewodniczący, jest guziczek i tak, żeby wszyscy słyszeli. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. W związku z tym, proszę Państwa, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały
oznaczonej numerem 1, a więc projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Pawła Andruszkiewicza z pełnienia funkcji członka Komisji Doraźnej do spraw bezdomnych zwierząt. Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Radny Mirosław Boć nie uczestniczy w głosowaniu. Radny Andrzej Jelec też nie uczestniczy w głosowaniu. Radna Małgorzata Mistera nie uczestniczy. I radna Maria Popieluch również nie uczestniczy. A teraz jesteśmy na etapie ogłaszania wyników, a nie luźnej dyskusji na boku. Przy 13. Przy w głosowaniu, proszę Państwa. Ale czy możecie Państwo przestać przeszkadzać? Wyjdźcie sobie na zewnątrz, tam sobie wyjaśnicie sprawy i już. W głosowaniu uczestniczyło 14 członków Rady, 13 głosów za, 1 głos przeciwny, 4 członków Rady nie uczestniczyło w głosowaniu. Projekt uchwały uzyskał wymaganą większość. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Beaty Łukaszewicz z pełnienia funkcji członka Komisji Doraźnej do spraw bezdomnych zwierząt Rady Miejskiej w Giżycku. Projekt oznaczony numerem 2. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę takowych zgłoszeń. Tym samym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu oznaczonego numerem 2, projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Beaty Łukaszewicz z pełnienia funkcji członka Komisji Doraźnej do spraw bezdomnych zwierząt. Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Dla formalności zapytuję, czy radna Maria Popieluch nie uczestniczy w głosowaniu? Czy radna Małgorzata Mistera nie uczestniczy? Czy radny Jerzy Kunda nie uczestniczy? Nie. Czy radny Jan Kunda nie uczestniczy? Nie. Czy radny Andrzej Jelec nie uczestniczy w głosowaniu? I czy radny Mirosław Boć nie uczestniczy w głosowaniu? Dziękuję bardzo. Proszę o ogłoszenie wyników. W głosowaniu uczestniczyło 12 członków Rady, 11 głosami za i 1 głosem sprzeciwu. Projekt uchwały został przez Radę przyjęty. 6 członków Rady Miejskiej nie uczestniczyło w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12 porządku obrad, którym jest projekt oznaczony numerem 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Giżycka na lata 2023-30. Aktualizacja. Tak jak Państwa informowałem na wstępie, dzisiaj gościmy przedstawicieli firmy ECOT, która przygotowała dla nas tą aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest tutaj między innymi również pan Łukasz Kowalski z nami. Panowie są do dyspozycji, jeżeli Państwo macie jakieś pytania dotyczące przygotowanego materiału. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, proszę Państwa, takowych zgłoszeń. Tym samym uznaję, iż doceniliście Państwo pracę zespołu firmy ECOT. A mi pozostaje poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Giżycka na lata 2023-30. Aktualizacja. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego planu i projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Maria Popieluch. Wszyscy radni oddali głosy. Przy 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się projekt uchwały został przez Radę przyjęty. Pozostaje nam liczyć na to, że tej niskoemisyjności będzie u nas więcej niż mniej na przestrzeni najbliższych 7 lat, bo że jest to wyzwanie chyba cywilizacyjne, to nie muszę Państwa specjalnie przekonywać. Dziękuję panom za obecność.
Pani to jest nasza urzędniczka. Bo trzeba bezpiecznie wypuścić i wiedzieć, którędy. Dokładnie. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest projekt oznaczony numerem 4. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Giżycku. Pan wiceburmistrz prosi o głos. Szanowni Państwo, zgłaszałem już to na posiedzeniu wspólnym obydwu komisji w poniedziałek. Formalnie w imieniu burmistrza miasta zgłaszam autopoprawkę do załącznika do uchwały. W paragrafie drugim wystąpiło błędne powołanie się na artykuł 9. Powinno być artykuł 9a. W paragrafie drugim w ustępie pierwszym w załączniku. Dziękuję bardzo. Czy poza informacją o autopoprawce ktoś z Państwa ma pytania, uwagi? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały oznaczony numerem 4, projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Giżycku wraz z przedstawioną autopoprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Wszyscy radni oddali głosy. Jednogłośnie projekt został przez Radę zaakceptowany. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad, którym jest projekt oznaczony numerem 5, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i tak dalej, i tak dalej. Czy komisje analizowały projekt uchwały? Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie uchwały. Komisja Spraw Społecznych? A finanse przyglądamy. Dobrze, dziękuję, już rozumiem. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały oznaczony numerem 5, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i tak dalej poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Wszyscy radni oddali głosy. Jednogłośnie projekt uchwały został przez Radę zaakceptowany. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest projekt oznaczony numerem 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ulicy Róży Wiatrów w Giżycku, projekt numer 6. Nie pamiętam na pamięć, panie Piotrze, załączników. Już to jest szóstka. Zagalopowałem się. 5. Szóstka jest bez rysunku. Siódemka jest z rysunkiem. Nie widzę, proszę Państwa, zgłoszeń do dyskusji. W związku z tym projekt numer 6 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Małgorzata Kaczorowska. Wszyscy radni oddali głosy. Przy 16 głosach za i 2 wstrzymujących się projekt został przez Radę zaakceptowany. Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad, którym jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Róży Wiatrów w Giżycku, projekt numer 7, to ten z mapką kolorową.
Radny Piotr Andruszkiewicz prosi o głos. Ja mam pytanie pewnie do pana naczelnika. To są dwie działki czy jedna? A to ja zaraz pan odpowie do tego, do mikrofonu. Dobrze? Po prostu mam pytanie, czy to jest jedna czy dwie działki? Jaki jest cel odrębny na każdą działkę albo plan, pomysł na tą działkę? Generalnie to są dwie działki i zasada jest w gruncie rzeczy porządkowa i w przypadku jednej i w przypadku drugiej, bo bliżej ulicy Warszawskiej na dość dużej działce, która w tej chwili ma kwartał taki drogowy, manewrowy, stoi tak jak poprzednio, żeśmy próbowali zmieniać, zmieniamy miejscowy plan na ulicy 1 Maja, tam też stoi taka betonowa trafostacja, która wycina nam spory odcinek terenu między budynkami wielorodzinnymi, tak? Chcemy ją po prostu zaplanować, żeby ją zgodnie z rozwojem w tej chwili technologii stacji kontenerowych zbliżyć do ulicy Róży Wiatrów i uwolnić duży kawałek kwartału między obiektami. Obawiam się, że pan ma włączony mikrofon, ale... Włączony. Dobrze. Czy jedna jest zabudowana, jedna jest prywatna, druga jest miejska? Tak. Rozumiem. Ze 3 lata temu był właściciel tej pierwszej działki zabudowanej na naszej komisji rewizyjnej i wnioskował o zmianę takiego planu i podwyższenie warunków zabudowy, aby mógł chyba piętra do dyspozycji oddać, ponieważ one gdzieś tam są nieużytkowane czy nieoddane. Ta zmiana też będzie miała wpływ na to jego prośbę? Zmiana będzie miała wpływ, ale nie ma tam mowy o w tej chwili przebudowywaniu czy zwiększaniu wysokości budynków. A w przypadku jego działki będzie jak gdyby zapis, który pozwoli zachować ten budynek w istniejącej formie. Natomiast on był realizowany w oparciu o dość stary plan, w którym były dość niefortunne zapisy, czyli była wysoko, były kształt dachu, kąt pochylenia, tak, i wprowadzona była kwestia ilości kondygnacji. I stąd też biorąc pod uwagę te parametry techniczne budynku, te kondygnacje nie bardzo współgrały i stąd był ten problem z ewentualną adaptacją pomieszczeń, które w wielkiej połaci dachowej powstały na inne przeznaczenie. I w tej chwili tam w tym miejscowym planie spróbujemy zaplanować możliwość zmiany funkcji, ale w istniejącej bryle tego budynku, tak, żeby fizycznie ten obiekt wyglądał już tak, jak wygląda, tylko kwestia zmiany funkcji, żeby po prostu usprawnić jak gdyby i ulepszyć te zapisy miejscowego planu. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę takowych zgłoszeń. Tym samym projekt oznaczony numerem 7, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny przy ulicy Róży Wiatrów poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw lub się wstrzymuje, proszę o skorzystanie z odpowiedniego przycisku. Wszyscy radni oddali głosy. Przy 16 głosach za i 2 wstrzymujących się projekt został przez Radę zaakceptowany. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest projekt oznaczony numerem 8, projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9/49/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości. Projekt oznaczony numerem 8. Czy komisje analizowały? Generalnie rzecz biorąc, kolejne również projekty uchwał dotyczące nieruchomości. Analizowały, nie przegłosowywały. OK, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę takowych zgłoszeń. W związku z tym projekt oznaczony numerem 8, projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z 21 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały lub się sprzeciwia lub się wstrzymuje, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Radny Paweł Andruszkiewicz, gdy uskutecznił procedurę? Aha, dobrze. A więc proszę o ogłoszenie wyników. W głosowaniu uczestniczyło 17 członków rady. Jednogłośnie poparli ten projekt uchwały. Jeden radny nie uczestniczył w głosowaniu. Przechodzimy proszę państwa do punktu 18 porządku obrad, którym jest projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Projekt oznaczony numerem 9. Ja od razu tak do materiału sięgnę, żeby Państwu oczywiście ewentualnie to wszystko przybliżyć. A więc projekt uchwały numer 9, projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Pierwszy obręb Giżycko, powierzchnia 130 i 240 metrów kwadratowych. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Jednogłośnie projekt został przez Radę zaakceptowany. Przechodzimy, proszę Państwa, do projektu oznaczonego numerem 10, a więc również projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Rzecz dotyczy nieruchomości w obszarze ulic Żeromskiego i Orlicz-Dreszera. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę takowych. W związku z tym projekt numer 10 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeszcze nie ma. Już. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Wszyscy radni oddali głosy. Jednogłośnie projekt uchwały został przez radnych zaakceptowany. Tym samym przechodzimy do projektu oznaczonego numerem 11. Również projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Rzecz dotyczy nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Nadbrzeżnej. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Damy jeszcze szansę radnemu wiceprzewodniczącemu oddać głos. Również się udało. Wszyscy radni oddali głosy. I jednogłośnie projekt uchwały został przez Radę zaakceptowany. Szanowni Państwo, przechodzimy do projektu oznaczonego numerem 12. Również projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej pomiędzy ulicą Gdańską czy u zbiegu ulicy Gdańskiej, Bohaterów, Westerplatte i Placu Dworcowego. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę takowych. W związku z tym projekt poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za, przeciw lub się wstrzymuję. Jednogłośnie projekt uchwały został przez Radę zaakceptowany. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest projekt uchwały oznaczony numerem 13, również projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, czy raczej dodatków do nieruchomości położonych przy ulicy Olsztyńskiej. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Wszyscy radni oddali głosy i jednogłośnie poparli projekt uchwały. Kolejnym, proszę Państwa, punktem porządku obrad jest projekt oznaczony numerem 14. Projekt uchwały również w sprawie zbycia nieruchomości. Rzecz dotyczy kilkunastometrowych dodatków do działek położonych przy ulicy Nadbrzeżnej. Czy ktoś z Państwa ma pytania? To też dodatek. Nie widzę pytań. W związku z tym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się.
Wszyscy radni oddali głosy i jednogłośnie poparli projekt uchwały. Przechodzimy do projektu oznaczonego numerem 15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. Rzecz dotyczy nieruchomości o powierzchni 1 metra kwadratowego, a druga o powierzchni 0,0862 hektara przy ulicy Mickiewicza. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę takowych, w związku z tym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw, kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Dziękuję. Wszyscy radni oddali głosy i jednogłośnie 18 głosami poparli projekt uchwały. Tym samym przechodzimy do projektu oznaczonego numerem 16. Projekt uchwały w sprawie również oddania nieruchomości w dzierżawę. Tym razem rzecz dotyczy 18 metrów kwadratowych oraz 0,23 hektara przy ulicy Suwalskiej. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Wszyscy radni oddali głosy i jednogłośnie 18 głosami poparli projekt uchwały. Przechodzimy tym samym do projektu oznaczonego numerem 17. Również projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. Rzecz dotyczy nieruchomości położonych przy ulicy Obwodowej. Dzierżawa na czas oznaczony 29 lat. Zastępca burmistrza Cezary Piórkowski prosi o głos. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza miasta chciałbym zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały. O tej autopoprawce była już mowa na posiedzeniu komisji w poniedziałek. I została przesłana Państwu również? Tak. Omyłkowo została błędnie wprowadzona wartość powierzchni. Następuje tutaj przesunięcie przecinka zamiast po przecinku dziesiętne tysięczne, to musi się pojawić 1,1870, bo rzeczywista wielkość powierzchni to jest 11870 metrów kwadratowych. Macie Państwo tutaj przesłanie. Czyli 1,18 hektara. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są poza tym pytania do projektu uchwały? Radny Piotr Andruszkiewicz. Ja bym bardziej chciał podziękować za to, że w końcu panowie zdecydowaliście się upublicznić czy pokazać nam umowę, którą zamierzacie podpisać. No właśnie dlatego, a jeżeli nie jest, to chciałem zapytać, co to jest, ponieważ tam zdarzyły się też drobne błędy w postaci, skreślona była kwota, ale w nawiasie było potem słownie napisane jakieś kwoty i właśnie chciałem zapytać, czy to jest błąd, czy to jest po prostu celowa rzecz, jakby pan to wytłumaczył, bo to jest przynajmniej dobry krok w dobrą stronę. Pan burmistrz. To jest taki szablon, wzór, na którym będą negocjacje prowadzone, więc ostateczne zapisy to na pewno się zmienią, to nie jest ostateczny kształt. Natomiast nie zgodzę się z tym, że coś było tajniane, bo nawet chyba pan, panie Piotrze, tam w trybie informacji, albo pan Paweł, już nie pamiętam, takie umowy pozyskiwaliście i one się przecież niczym szablonowo nie różnią. One są powtarzalne. Radny Paweł Andruszkiewicz. Tak, panie burmistrzu, zgadza się. Pozyskiwaliśmy takie umowy w ramach dostępu do informacji publicznej. Natomiast jak prosiliśmy pana, żeby pan pokazał ten draft umowy przed głosowaniem na dzierżawę Wesołego Miasteczka, czy przed oddaniem gruntu nad Popówką Wielką, tylko tam w Stowarzyszeniu Rotary, to chciałem zaznaczyć, panie burmistrzu, że pan ten tego nie dał. Więc jak mówimy, to jest dobry krok w dobrą stronę, że nie musimy występować w trybie informacji, dostępu do informacji, tylko otrzymujemy to wraz z gotowym projektem uchwały. Dziękuję. Ad vocem pan burmistrz.
Znaczy, musimy sobie różnicę chyba w tej chwili wyjaśnić. Państwo wtedy próbowaliście wpływać w treści uchwały na umowę, bo były takie żądania, żeby burmistrz nam tu zagwarantował to czy tamto. Takie były. Dlatego ja mówię, że nie mogę Państwu pokazać tego wzoru, bo bym był związany tym niejako, że tylko taki wzór Państwo zaakceptowaliście. Pamiętam takie dyskusje, że niech Pan pokaże jak, a my wtedy się zgodzimy albo nie. Dlatego mówiłem wtedy o wkraczaniu w kompetencje organów. Natomiast tutaj na wyraźną prośbę podczas połączonych komisji była taka prośba, żeby pokazać taki szablon, wzór, na podstawie którego będą prowadzone negocjacje i z takim zastrzeżeniem zostało do Państwu przekazane. Taka jest różnica, bo wtedy pamiętam, możemy wrócić do tych zapisów nawet wideo, czy może w protokole nawet jest. Państwo warunkowaliście głosowanie od tego, od zapisów umowy. Takie były, tak było, jeżeli dobrze pamiętam. Zgadza się. Dobrze. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. Tym samym projekt uchwały oznaczonej numerem 17, projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Wszyscy radni oddali głosy. Przy 15 głosach za i 3 wstrzymujących się projekt uchwały został przyjęty przez Radę. Czy oczekujecie Państwo przerwy w obradach? No, przy takiej rozbieżności zdania się boję przeprowadzać głosowanie, więc lecimy z porządkiem obrad dalej, żeby nie generować następnych sporów. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 27 porządku obrad, którym jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku. Materiały Państwu zostały przesłane, plus to ten materiał, który został Państwu przesłany, mimo iż komisja zakończyła pracę nad problemem, sformułowała uchwałę końcową. Na podstawie tej uchwały został przygotowany projekt uchwały na dzisiejszą sesję i post factum pojawiły się dodatkowe dokumenty już po stworzeniu projektu uchwały i rozesłaniu materiałów z zawiadomieniem o sesji. Przesłaliśmy je Państwu, wychodząc z założenia, że być może będą dla Państwa okolicznością nową, która sprawi, iż na przykład zdecydujecie się Państwo nie przyjmować tego projektu uchwały i sugerować powrót tematu do komisji. To pierwszy taki przypadek, żebyśmy zakończyli jakby procedowanie skargi, przygotowali się do uchwały końcowej, ale pojawiają się, nie wiem czy nowe okoliczności, ale nowe dokumenty, tak? I to tak, żebyście Państwo mieli to na uwadze, ale to już Państwo też wiecie już od przed weekendu, więc, ale żeby była jasność. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji w przedmiocie tego projektu uchwały. W związku z tym projekt uchwały oznaczony numerem 18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku, w którym to projekcie uchwały komisja czy Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Radna Małgorzata Kaczorowska, prosiłbym o uskutecznienie procedury głosowania. Wszyscy radni oddali głosy i jednogłośnie poparli projekt uchwały 18 głosami. Tym samym przechodzimy do punktu 28 porządku obrad, którym jest projekt uchwały oznaczony numerem 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Gdańskiej. To również efekt prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z sugestią w projekcie uchwały, iż kwestia wniosków wspólnot mieszkaniowych
No, uznajemy, że wniosek został załatwiony, tak to kolokwialnie określiliśmy, czyli doszło do porozumienia pomiędzy stronami. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, tym samym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuję się. Wszyscy radni oddali głosy i jednogłośnie 18 głosami zaaprobowali projekt uchwały. Tym samym przechodzimy do przedostatniego punktu porządku obrad, którym jest projekt oznaczony numerem 20, projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Giżyckiego Centrum Kultury. Wśród materiałów macie Państwo również jakby uchwałę źródłową dotyczącą uchwalenia statutu Giżyckiego Centrum Kultury. Natomiast my zajmujemy się precyzyjnie tymi zmianami, które zostały Państwu przedstawione w paragrafie pierwszym, a dotyczą paragrafu trzeciego, ustęp drugi statutu Giżyckiego Centrum Kultury. Pan burmistrz prosi o głos. Tak, chciałem zgłosić autopoprawkę w tytule uchwały. I w treści, tak, pan mecenas też tutaj podpowiada, że w treści będzie w paragrafie pierwszym. Nie, w treści chyba nie. A jest tak, w drugim wersie, dobrze, okej. Okay. To ja już pokrótce powiem, o co chodzi. Chodzi o redakcyjne. Pan przewodniczący dobrze przeczytał, było źle napisane. W sprawie, pan przewodniczący dobrze przeczytał, mimo że było źle napisane. Także... Myśli do przodu. Dokładnie. Czyli tak jak pan przewodniczący przeczytał, powinno być w sprawie zmiany statutu Giżyckiego Centrum Kultury, a jest Giżyckiemu, tak? Czyli powinno być komu, czemu Giżyckiego. I to powielone jest w paragrafie pierwszym, w drugim wierszu w sprawie nadania statutu Giżyckie... Nie, dobrze, nadania tu jest. To jest okej. Tak. Ale jest w drugim wierszu w sprawie nadania statutu Giżyckiemu. Dobrze, Centrum a to jest Kultury. Dobrze, bo tam jest zmiany, a tu nadania. Czyli tylko w tytule jest błąd redakcyjny. Dobrze. Obyśmy tylko takie problemy mieli. Czemu, tak. Tak jest, tam była zmiana, a tu nadania. Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Jest z nami pan kierownik twierdzy, pan Piotr Waśniewski, którego witamy serdecznie na sesji. Nie widzę, proszę Państwa, zgłoszeń do dyskusji, tym samym projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Giżyckiego Centrum Kultury? Projekt oznaczony numerem 20. Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. Radny Paweł Andruszkiewicz, którym dziękuję. Wszyscy radni oddali głosy. Jednogłośnie projekt uchwały został przez Radę 18 głosami zaakceptowany. Tym samym bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszą sesję i oficjalnie, proszę Państwa, zamykam 85. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycku. Z czego?